Grand Derby, Derby Mediolanu czy Zagłębia Rury. Na takie pojedynki kibice będą musieli trochę poczekać, dlatego teraz oczy całej piłkarskiej Europy będą zwrócone na południe Polski. Już o godzinie 17 zabrzmi pierwszy gwizdek wielkich derbów Tychów. GKS Tychy kontra Tysowia Tychy. Z jednej strony na boisku zobaczymy zawodnika, którego na pierwszoligowych boiskach nikt nie jest w stanie dogonić, a w biegu na 100 metrów pokonałby samego Usaina Bolta. Jego partnerem będzie osoba, która nie lubi robić bratu śniadań, ale na boisku zawsze zachowuje się jak brat. Ich rywalami będą znani youtuberzy, prezes nowego klubu i lewoskrzydłowy. Czas na ostatni meldunek przed wielkimi derbami Tychów. Już teraz przenosimy się do naszego reportera. Halo Jakubie. O, witam Ciebie Krzysiu bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Ornantowicach, gdzie jestem tutaj z naszym zawodnikiem Kacprem Piątkiem. Na Kacpra czekają dwa bardzo ważne spotkania w niedzielę. Kacper, jak przygotowania do tych spotkań? Witam Cię, witam Państwa bardzo serdecznie. To przy wspomniałeś, że czekają w niedzielę nas bardzo ciężkie dwa spotkania, do których musiałem się bardzo mocno przygotować. Miałem dwutygodniowy okres przygotowawczy do tych spotkań. Rano trenowałem, był to trening taki bardziej strzelecki, a wieczorami bardziej z trenerem próbowaliśmy się doszlifować grę taktyczną. Powiedz mi, bo na pewno analizowałeś grę przeciwnika ze swoim trenerem, powiedz mi, co z tej analizy wnioskowałeś i jaką drużynę wybierzesz na niedzielne spotkania? Tak, bardzo dobrze zanalizowaliśmy grę przeciwnika i muszę przyznać, że rywal jest bardzo wymagający. Trener podkreślał, że rywal bardzo mądrze gra, bardzo mądrze rozgrywa grę pozycyjną, ale też potrafi zaskoczyć grą z kontry. Co do swoich planów, ja bym tutaj chciał zostawić trochę takich niepewności przeciwnikowi i nie chciałbym tutaj otwierać moje karty. A więc dziękujemy Kacprowi za wypowiedź przed meczem. Zostaje nam tylko trzymać za niego kciuki i życzyć powodzenia. Dlatego Kacper, dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy za relację. Kto w takim razie przez kilka najbliższych miesięcy będzie rządził w Tychach? Jak zaprezentują się nowi zawodnicy GKS Tychy Esports i czy B-klasa będzie lepsza od pierwszej ligi? Odpowiedzi poznamy za dosłownie kilka godzin, a już teraz oddajemy głos naszym komentatorom.